imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Ze mną gość już dobrze Państwu znany, ksiądz Łukasz Jacek. Dzisiaj chcemy powiedzieć o gestach. Mówiliśmy o postawach, a dzisiaj o gestach. One są bardzo ważne i znane. Dzisiaj o tym chyba najbardziej, czy najczęściej przez nas czynionym właśnie gestem, o znaku krzyża. I może niech ten znak rzeczywiście będzie dla nas takim najważniejszym, któremu to spotkanie dzisiaj byśmy poświęcili. A w ogóle dlaczego te gesty mamy dobrze rozumieć i mamy dobrze rzeczywiście znać. Ksiądz mi opowiedział bardzo ciekawą anegdotę czy zdarzenie, historię, nie wiem, ale myślę, ona dużo tłumaczy, jako wstęp. Ja to kiedyś usłyszałem też w jednym z kazań. Nie mam pewności, czy to historia rzeczywiście, która miała miejsce, ale wydaje mi się, że sposób bardzo precyzyjny pokazuje nam, jak ważne jest bardzo takie rozumowe też podchodzenie do tego, co czynimy, do tych gestów, do tych postaw, które przyjmujemy, żeby one nie były puste, żeby właśnie nie były jakimś takim nawykiem, który nawet nie wiemy za bardzo, skąd się wziął. Rzecz się wydarzyła w domu całkiem nowego jakby małżeństwa. Pierwsza wspólna niedziela po zawarciu tego związku. Nowa pani domu podejmuje ten obowiązek gotowania tego niedzielnego obiadu. I tuż przed przygotowywaniem już tej takiej dużej pieczeni do włożenia jej do garnka, odcina jej dwa końce i wrzuca je obok. No i ten małżonek, taki dosyć zaintrygowany tym, co się wydarzyło, pyta, dlaczego to zrobiła. Ona przyznała, że nie wie. Mówi, mama tak zawsze robiła, więc ja teraz też tak zrobiłam. Mówi, ale wiesz, zadzwonimy do mamy, mama pewno teraz też gotuje, to się dowiemy. No i dzwonią do mamy, pytając o sens tej czynności. Mama przyznała, że też tak za bardzo nie wie, skąd się to wzięło. Mówi, przez całe życie tak robi, bo własna mama jej tego nauczyła, a babcia tych małżonków. Na całe szczęście ta babcia jeszcze żyła, więc można było i do niej zadzwonić i zapytać o sens, o jakąś historię tej czynności. Po czym babcia gdzieś tam z uśmiechem przyznała, że kiedyś, żyjąc dosyć biednie, mieli taki bardzo mały garnek i zawsze te końce trzeba było odciąć, żeby się ta pieczeń w ogóle zmieściła do tego garnka. I to nam pokazuje, jak możemy czasem bezrefleksyjnie, jakoś tak automatycznie powtarzać niektóre gesty, tracąc ich wymowę, totalnie gdzieś odbiegając od tego rzeczywistego sensu. Proszę Państwa, więc myślę, że ma sens to nasze spotkanie dzisiaj. Spróbujmy ten znak krzyża dzisiaj tutaj przybliżyć i razem z Państwem jakoś przemyśleć. Księże Łukaszu, ten właściwie taki gest, od którego zaczyna się życie każdego człowieka, albo właściwie nawet życie każdego z nas, kiedy rozpoczynamy dzień albo jakąś czynność, to jest chyba ten podstawowy gest. Tak, gest znaku krzyża. Tutaj ksiądz słusznie podkreślił. Nawet skupiając się na liturgii chrztu, czyli tym początku życia Bożego dla danego człowieka, tam jest ten gest znaku krzyża, który czynią na czółku tego małego dziecka przeniesionego do chrztu przez rodziców, jego rodzice. Ten gest czyni kapłan. Ten gest rzeczywiście rozpoczyna każdą naszą modlitwę. W mszy świętej też w kilku momentach on występuje. No, to jest też znak naszej wiary. W krzyżu jest nasze zbawienie, znak krzyża, coś, co jednoznacznie nas identyfikuje właśnie z ludźmi wierzącymi, z ludźmi wiary chrześcijańskiej. Ksiądz już wspomniał i myślę, że tutaj telewidzom powinniśmy pomóc też rozróżnić. Mówimy znak krzyża bardzo ogólnie, ale on się już jakby tłumaczy w tym geście swoją różnorodnością i to też ma ogromne znaczenie. Może rzeczywiście zatrzymajmy się na tym, jak my to mówimy nawet bardzo często wobec dzieci, krzyżyku. Może dlatego, że jest to znak krzyża, ale tak zwany malutki znak krzyża. Kciukiem mama, ojciec, kapłan, czy wspomniany właśnie sakrament chrztu, znak krzyża czyniony na czole. Bardzo piękny gest. Rzeczywiście czoło, nasz rozum, umysł uświęcony. Zdarza się też, że ten mały znak krzyża, nawet ten sam sposób, biorąc nóż do ręki, czynimy
na chlebie, rozpoczynając krojenie tego chleba. Ja wiem, że dzisiaj maszynki do krojenia, wszystko, to ma wszystko znaczenie, ale właśnie jest ten malutki znak krzyża, ale jest ten duży i może zatrzymajmy się na chwilkę nad tym dużym znakiem krzyża. Bardzo słuszne rozróżnienie właśnie na znak duży krzyża, ten kreślony prawą dłonią. Rozpoczynamy kreślenie na swoim czole, później do linii, tutaj możemy powiedzieć mostka, na ramię lewe, później na ramię prawe. Może ten znak krzyża, omówmy go, jak on wygląda w trakcie liturgii mszy świętej, żeby też co nieco uporządkować, a z drugiej strony też nadać jakieś wymowy, bo co jest ważne w każdej postawie, a tym bardziej może i w gestach, żebyśmy ich nie czynili bezrefleksyjnie, bo coś, co jest czynione dla nas bezmyślnie, jest puste samo w sobie, staje się jakimś takim dziwnym rytuałem, takie stoliczku nakryj się, bez wymowy, a każdy z tych gestów ma konkretną symbolikę, konkretny akt nadaje temu, co aktualnie robimy. Samo wejście do kościoła. W większości naszych kościołów, właśnie jeszcze nie spotkałem z kościołem, gdzie przy wejściu nie ma tego naczynia na wodę święconą, w różnych formach oczywiście, to już jest pierwszy znak krzyża, tak? Nabieramy troszeczkę tej wody święconej na dłoń i czynimy tą wodą, ten znak krzyża na sobie. Bardzo wymowna symbolika, przypomnienie naszego chrztu, nasze obmycie, takie, które nas przygotowuje do wejścia w miejsce święte, w tą przestrzeń właśnie sakrum, też rozpoczynając czynności święte, liturgię, czy nawet tą taką prostą modlitwę, kiedy w trakcie dnia przechodzimy obok świątyni, wstępujemy na tą chwileczkę, żeby się pomodlić. Pierwszy znak krzyża przy wejściu do świątyni, który kreślimy właśnie wodą święconą. Kolejny znak krzyża, już ten taki nazwijmy wspólnotowy, na rozpoczęciu mszy świętej. Kiedy celebrans śpiewając czy odmawiając ten znak krzyża, wszyscy czynimy ten sam znak krzyża. Ten znak krzyża też, zarówno w wypadku mszy świętej, jak i w wypadku każdej innej modlitwy, jest też takim znakiem rozpoczynającym naszą modlitwę, kierującym nasze myśli właśnie na Pana Boga, wywołującym też w nas jakieś skupienie, poświęcenie teraz całej naszej uwagi, wszystkich naszych uczuć, emocji właśnie na to, co będziemy robić. Kolejny znak krzyża, on następuje w wypadku niektórych liturgii bardzo szybko po tym pierwszym, kiedy formę aktu pokuty zastępujemy tak zwaną aspersją. Kiedy kapłan przechodzi poprzez świątynię, po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych kropi ludzi wodą święconą. Kiedy jest taki zwyczaj, tak bardzo obrazowo mówiąc, kiedy ta woda święcona na nas spada albo w naszym kierunku jest to kropienie, czynimy ten kolejny znak krzyża, jakby przyjmując to błogosławieństwo, przyjmując też to obmycie. Kolejny znak krzyża w liturgii. Tutaj to też tyczy się może nie każdej liturgii, ale znak krzyża w momencie, kiedy celebransem danej liturgii jest sam biskup, kiedy następuje błogosławieństwo księgą Ewangelii. To błogosławieństwo jest przypisane właśnie tylko biskupowi. W momencie, kiedy otrzymujemy to błogosławieństwo, którego udziela ksiądz biskup, również czynimy znak krzyża. Tutaj jako taki malutki przerywnik można warto dodać, że tuż przed Ewangelią pojawia się nam po raz pierwszy ten mały znak krzyża. Właśnie. I to jest właśnie też to rozróżnienie później. Ale może jeszcze wróćmy za chwilę do tego. Tak. Dokończmy idąc cały czas właśnie jakby tą linią dużego znaku krzyża. Było przy wejściu, kiedy weszliśmy do kościoła i uświadamiamy sobie, że wchodzimy przez łaskę chrztu, zamaczając rękę w kropielnicy, czynimy duży znak krzyża. Na początku mszy świętej czynimy duży znak krzyża. Czynimy duży znak krzyża, jeśli byłoby pokropienie właśnie w ramach aktu pokuty. Jeśli przewodniczy tej mszy świętej biskup, czynimy znak krzyża po błogosławieństwie Ewangelią. I właściwie mamy jeszcze ten jeden, no ostateczny tak, został ten krzyża, duży, znak krzyża duży. W momencie tego końcowego błogosławieństwa, wtedy też czynimy znak krzyża. Jeszcze może po drodze jest jeden znak krzyża, ale on już jest tylko zarezerwowany dla kapłanów. To jest znak krzyża w trakcie pierwszej modlitwy eucharystycznej, tej najbardziej rozbudowanej, też najbardziej bogatej w różne gesty, ale tutaj to jest jednoznacznie przypisane tylko kapłanom, nikt z wiernych w tym czasie. W czasie pierwszej modlitwy eucharystycznej, kiedy właśnie następują te słowa, zaślij obfite błogosławieństwo. I wtedy kapłan czyni. Kapłan i wszyscy koncelebranci czynią ten znak krzyża. Tak. Dla nas tych znaków krzyża już więcej nie ma w mszy świętej. I to jest, myślę, bardzo ważne. Informacja tutaj dla telewidzów i w ogóle dla nas wszystkich, żeby
To nie jest żaden znak, nie wiem, nadpobożności czy gorliwości, że my przy różnych innych okazjach, nie wiem, podchodzimy do Komunii Świętej i nagle no, my musimy prosić o to, by kapłanowi nie wytrącić kielicha czy pateny z hostiami, by się nie żegnać. Nie ma ani konieczności, ani potrzeby, ani no w ogóle niczego. Tam nie ma miejsca, dziwnie to proszę Państwa może zabrzmi, ale mówimy to bardzo odpowiedzialnie. Tam nie ma potrzeby, tam nie ma miejsca na znak krzyża. Tam jest miejsce na wiele innych naszych myśli, naszych pragnień, naszych westchnień, naszych intencji, ale tam nie ma miejsca na znak krzyża. Te tutaj wymienione, one rzeczywiście są jako duży znak krzyża już wystarczające i są naprawdę na miejscu i one wtedy coś znaczą, co znaczyć mają. I tak myślę, no trzeba by to zakończyć, ale może jeszcze spróbujmy może tutaj Państwu też przybliżyć, bo powiedzieliśmy, jest to czoło, jest to rzeczywiście tutaj no na piersiach, no tutaj ten właśnie gdzieś okolice mostka, jest to ramię jedno, jest to ramię drugie. Właśnie mówimy zawsze przeciwległe do ręki i to samo. Gdybyśmy byli w Kościele Wschodnim, może powiedzmy, tutaj byłaby mała zmiana. Kolejność jest odwrócona. Ponieważ tak? Słowa są różne. My mówimy w imię Ojca, mówimy i Syna, i Ducha Świętego. A tam jest Światowo Ducha. I tylko dlatego. Natomiast te znaki przypisane rzeczywiście tym miejscom, tym postaciom są cały czas te same. Trójca Święta w pełni jakby w nas tutaj no, oblana, wylana i to zamyka ten temat. Ten znak rzeczywiście w tym momencie nas całych ogarnia. Tak. Ten wymiar właśnie wertykalny i horyzontalny nas. Całość Ziemia, naszego... niebo i nas wszystkich, tak, którzy tutaj jesteśmy. Zawiązanie też wspólnoty. Ten znak zawiązuje tę wspólnotę eucharystyczną, jako pierwsze praktycznie słowa mszy świętej, wypowiadane już przez celebransa. Jest to znak zawiązujący i też znak właściwie kończący liturgię. Wiemy też z wiadomości liturgicznych, że no ten znak ostatni krzyża po błogosławieństwie on kończy liturgię. Już pieśń na zejście, sama procesja na zejście no nie jest traktowana jako już zwarta część liturgii. Tutaj właśnie bardzo dobrze, mocno wybrzmiało i to trzeba podkreślić. Każdy z nas, kto kiedykolwiek udzielał komunii, pewno przeżył taką sytuację, kiedy ktoś trąca puszkę pełną Pana Jezusa. Możemy tylko przypuszczać, jakieś nieszczęście może wydarzyć, kiedy to się rozsypie. Bardzo, bardzo apelujemy o to, żeby pamiętać, żeby tego znaku nie robić. Tutaj też wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby może troszeczkę dosłownie w kilku słowach powiedzieć, jak przyjmujemy komunię. Dwie postawy, które są najbardziej popularne w naszych parafiach, czyli ta postawa klęcząca. Tutaj mi się wydaje, jest bardzo jasno, klarownie. Podchodzimy, klękamy na dwa kolana, kapłan podchodząc udziela nam tego komunii poprzez słowa ciało Chrystusa, odpowiadamy amen, przyjmujemy Pana Jezusa i odchodzimy bez żadnego znaku właśnie krzyża. Postawa stojąca, ona czasem właśnie budzi różne domysły. Wiele osób starszych, mających problemy już ze zdrowiem, tutaj schodzeniem, ceni sobie tą postawę właśnie, że nie wymaga może jakiegoś wysiłku, jest też dla nich bardziej komfortowa. Jak powinniśmy przyjąć wtedy Pana Jezusa? Godnie. Godnie. I to jest istota. Godnie. Godnie. Co tutaj jest bardzo podkreślane przez liturgistów też, Nie ma właśnie jakiegoś gestu, jeśli już jest przyjęta ta procesja właśnie stojąca. Naszym oddaniem bezpośrednim czci Panu Jezusowi może być poprzez albo ukłon delikatny, albo przyklęknięcie, które przyklęknięcie powstanie znowu do postawy stojącej i podejście już do kapłana. I to jest też szacunek do liturgii, mi się wydaje. To jest bardzo głębokie, bo czasem niektórzy gdzieś by, no nie wiem, znowu chcieli w jakiejś takiej nadgorliwości coś zrobić, bo on uklęknie przed. Nie, zagraża, ktoś się przez niego przewróci, nie robi niczego ani lepiej, ani święciej i to musi wybrzmieć. Jeśli są balaski, jeśli jest taki rzeczywiście taka kultura przyjmowania, taki zwyczaj, zachowajmy go i wtedy go szanujmy. Jeśli jest procesja, mówiliśmy, jaki to ważny właśnie znak, kiedy jest procesja, idziemy po. I tu jest właśnie to samo. Rzeczywiście, dlaczego wtedy nie mieć tych złożonych rąk? Pięknie kroczymy, bo my kroczymy i zbudzić sobie tą intencję, a nie kombinować, czy ja klęknę, gdzie ja klęknę, czy ja klęknę obok.
To nie jest absolutnie, a może jeszcze bardziej nas rozprasza. Nie wiem, bo może by rzeczywiście tutaj kogoś się gdzieś tam jakoś obraziło, ale czy czasem wtedy nie jest to takie akcentowanie zewnętrznej formy nad tym, co niesiemy rzeczywiście w sobie jako tą głęboką postawę, a już absolutnie ani odżegnywanie przed przyjęciem, ani po przyjęciu, bo nie ma takiej potrzeby. Tak. To warto też podkreślić, żeby też właśnie ktoś nas nie posądził o złe intencje. To uklęknięcie nie jest nigdzie zakazane. Ono jest możliwe, jeśli ktoś bardzo potrzebuje i w taki sposób przeżywa ten moment Eucharystii, jak najbardziej. Ale takżeśmy tutaj przedstawili różne argumenty, nawet ze względów technicznych. Bardzo to utrudnia, stwarza wielkie ryzyko. Nie jest to na pewno potrzebne, a właśnie ten gest tylko przyklęknięcia czy oddania pokłonu wydaje mi się, że z zupełności zadośćczyni temu naszemu kultowi Eucharystii. Za chwilkę przyjdziemy, uklękniemy w ławce albo gdzieś z boku, kiedy gdzieś w tej ogromnej zadumie jedności, tej komunii z Chrystusem, wtedy ta postawa klęcząca, ona wtedy coś wyraża. My tam jesteśmy wtedy razem. Albo jeśli nawet ktoś stoi, czy nawet usiądzie, też będzie razem. Apostołowie jakżeż byli zaskoczeni w czasie ostatniej wieczerzy, a byli rzeczywiście na pół siedząco albo leżąco, bo przecież ta kultura wtedy właśnie taka była. Nie przyjęli godnie Pana Jezusa. Dla nich chyba w ogóle to było wszystko ogromnym szokiem, kiedy ktoś im mówi, bierzcie, to jest moje ciało. Dla nas to jest przecież niesamowite i bardzo, bardzo w ogóle po ludzku wręcz niezrozumiałe. Tutaj samo nasze skupienie się na tym, to jest dla mnie taki obraz, który mocno przemawia. Ja się staję wtedy chodzącym tabernakulum. Sam Bóg schodzi do mnie, człowieka grzesznego, ze swoimi słabościami, z całą moją ludzką ułomnością, noszę go pod swoim sercem i to jest istota, to jest najważniejsze w samej Komunii Świętej. Nie jest jasna postawa, też wyraża mnie, ale żeby ona nie przesłaniała tej istoty, żeby później właśnie, żebyśmy zachowali właściwą proporcję naszej uwagi. Księże Łukaszu, bo tutaj żeśmy mocno rzeczywiście po ten znak krzyża jakoś się zaangażowali w to wszystko, co z nim się wiąże, ale jest ten znak krzyża jeszcze, my go nazywamy właśnie mały, choć on jest bardzo głęboki i bardzo ważny w czasie liturgii, to jest właśnie ten przed Ewangelią czy w trakcie Ewangelii. Spróbujmy może go też właśnie mocno tutaj podkreślić i wyjaśnić. To jest znak krzyża, który wykonujemy w momencie, kiedy kapłan zapowiada nam, z czyjej Ewangelii będzie czytane właśnie następujący fragment. I czynimy go oczywiście kciukiem prawej ręki, zazwyczaj przy zgiętych pozostałych palcach. Czynimy go na czole, czynimy go na ustach, a także czynimy go na swoim sercu. Jakże głęboka wymowa tych trzech miejsc naszego ciała. Czoło, nasza głowa, nasz umysł. Jakbyśmy prosili Pana Boga o otwarcie też tej naszej przestrzeni właśnie może w tym miejscu na to, co będziemy słyszeć. Znak krzyża na ustach, czyli też taka prośba o to, żeby słowa, które mówimy, nasze gesty, głosiły dalej to słowo. No i serce. Wiadomo, że tutaj serce z punktu medycznego to jest tylko narządem, ale serce to serce jako centrum duszy, czyli żebyśmy też to przyjęli, tymi słowami potrafili żyć. Prośba, żeby Pan Bóg rzeczywiście przeniknął te trzy sfery nas. Takie też bezpośrednie przygotowanie się na to, co za chwilę będzie odczytywane, tak, na to Słowo Boże, które ma rzeczywiście w nas tak mocno działać, pracować i tak nas przemieniać. Może też jeszcze dopowiedzmy, bo wyraźnie tam też jest w rubrycelach wpisane, kapłan czyni ten właśnie znak krzyża na Ewangeliarzu i właśnie śpiewa słowa Ewangelii i my przyjmujemy je. W tych właśnie trzech niejako miejscach, naszych myślach, naszym rozumem, pięknie rzeczywiście na naszych ustach i w naszym sercu. Więc ta głębia, ona tutaj, to jakby jest współbrzmi te słowa Ewangelii, dane nam przez tego Ewangelistę, przekazane. To są te słowa, które Chrystus wypowiadał. Oni są świadkami tego. Oni dla nas to zachowali i my teraz chcemy się jakby rzeczywiście z tym wszystkim tutaj porównać, przywiązać do tego. My poprzez właśnie te miejsca, które naznaczamy tym właśnie małym krzyżykiem. Mówimy to tak krzyżykiem, bo rzeczywiście dla rozróżnienia. Znakiem krzyża
Chcemy jeszcze bardziej otworzyć na to słowo, które za chwilkę padnie. Kolejne miejsce, gdzie ten znak krzyża może się pojawić, to jest również to już tak szeroko przez nas omówiony moment Komunii Świętej. Piękny zwyczaj w naszych parafiach, że rodzice przyprowadzają razem z sobą dzieci, które jeszcze po raz pierwszy nie przyjęły Pana Jezusa do swojego serduszka. Wtedy kapłan czy szafarz również czyni ten znak krzyża mały na czole tego dziecka, jakby udzielając tego błogosławieństwa. Też warto może zwrócić uwagę naszym widzom, że warto też zachęcać dzieci. To jest taki prosty też zwyczaj do trzymania tego paluszka na ustach. Wtedy też organizacyjnie. U kapłana to też nie stwarza takiego gdzieś tam może pytania wewnętrznego, czy właśnie to dziecko przystępuje do komunii, czy nie. A też nie chcielibyśmy temu dziecku przedwcześnie może udzielić tej pierwszej komunii świętej. Więc taki mały, prosty gest zawsze to jest też potem związane z tym błogosławieństwem. Ja może tutaj coś dodam, co mnie kiedyś jakoś tak pięknie zbudowało. Młodzi rodzice byli zachęcani przez dziecko do sakramentu pokuty i do komunii świętej, bo dziecko ich wyciągało z ławki. Mamusiu, idziemy do komunii, bo ja idę po krzyżyk. I to dziecko, które było właśnie takim prowodyrem tutaj do tego, żeby rodzice żyli życiem sakramentalnym, żyli pełnią tego życia sakramentalnego, prosząc o błogosławieństwo, jakby ściągało tą łaskę na tych rodziców. Dla mnie to było przejmujące. Proszę Państwa, to jest naprawdę niesamowite, jak dzieci czasem potrafią wyprowadzać sytuację i prowadzić, byśmy bliżej Boga byli, bo to już inaczej właściwie nie można powiedzieć. Jeśli chodzi o samą liturgię, można powiedzieć, że to już wszystkie te momenty w mszy świętej, kiedy ten mały znak krzyża jest obecny. Ale chciałbym tu jeszcze bardzo mocno podkreślić jedną przestrzeń naszego życia, ten nasz kościół domowy, o którym mówimy. Tutaj już ksiądz wspomniał, też to pamiętam z domu rodzinnego, z domu też dziadków, ten znak krzyża na każdym nowo jakby rozpoczynanym bochnie chleba. I jeszcze jeden bardzo ważny, ten zwyczaj, szkoda, że często zanika. Przed snem w wielu domach rodzice czynią ten znak krzyża na czole swoich dzieci, jako też jakaś tam forma, tu już teraz może nie wnikajmy w szczegóły, jak to tam prawnie może gdzieś uporządkować, ale forma takiego rodzicielskiego błogosławieństwa na dobrą noc. Spotkałem się z rodzinami, gdzie nawet było więcej dzieci, że one się w kolejce ustawiały wieczorem, żeby każdy z tych rodziców ten mały znak krzyża czynił na ich czole. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne. Dopowiem jeszcze. To nie znaczy, że teraz jakby narzucamy tu pewien model, ale znam to. Dosłownie była trójka, w tej chwili już bardzo dorosłych dzieci, ale kiedyś małych dzieci, i one zawsze stawały przed swoimi rodzicami. Rodzice, jeśli mieli na to czas, rzeczywiście razem zawsze przy tym na dobranoc byli, i to było na zasadzie: ojciec czynił ten znak krzyża, a mama całowała to czułko i dzieci radośnie biegły spać. Niesamowite. Niesamowite. Wydaje mi się, że piękno tych zwyczajów, ale też w tej prostocie ta wielka głębia, to przeniknięcie rzeczywiście wiarą tej codzienności i to zapraszanie Pana Boga do tych nawet najbardziej prozaicznych rzeczy, ale rzeczywiście chęć życia w Bogu w każdej chwili właśnie naszego życia, w każdej czynności. I może ostatni już moment tego znaku krzyża. W wielu naszych domach też gdzieś to się pojawia, takie kropielnice przy wyjściach. Też piękny gest, gdzieś wychodząc właśnie z domu, czy wyjeżdżając w podróż, wielu z nas czyni ten znak krzyża, też prosząc Pana Boga o błogosławieństwo, zabierając niejako tego Pana Boga z sobą, nie? Kierując te myśli chociaż przez tą ułamek sekundy ku Panu Bogu, prosząc, żeby On był też z nimi w tym, co się za chwileczkę będzie działo. Jeszcze powiedzieliśmy, że jest kilka tych właśnie znaków, kilka tych naszych gestów, ale na tym dzisiejszym to spotkanie zakończymy. Ten znak krzyża uznajmy, że bardzo ważny, może i rzeczywiście najważniejszy, niech jest godnie przez nas czyniony, ze zrozumieniem, by ten sens był bardzo głęboki i naprawdę to, co on oznacza, by miał znaczenie w naszym życiu i w naszym zachowaniu. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękujemy. Księże Łukaszu, Bóg zapłać.